Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Jest Agnieszka, która się opróżnia. Jestem. Ha? Tak szybko, co? Patrzcie, jak ładnie pracuje moja żonka. Widzicie? Pracuje, a ja idę zbierać belki. A ty, tak, Agnieszko, możesz siać. Chcesz? No, o Boże, nie wiem. Nie, Aga, dupa. To dupa. Nie, chodź tu, wchodź w to. To. Czemu? Bo przecież ja zapomniałem, że tu kupiłem coś jeszcze. To? Ja będę ją foliować, bo to drożej wyjdzie wtedy. Będziemy robić kiszonkę. Czyli teraz będziesz foliował? Ja foliuję, a ty te foliowane będziesz zbierać. Hmm? Ja biduję. Dam radę. Bo wtedy jest cena wyższa, wiesz? Nie ma jak to my, farmerzy, którzy nie mają nawet domu. Jak to? Mamy to gdzie indziej. A. My po prostu nie wyciągamy naszej prywaty, nie sprzedajemy. No, wcale nie wyciągamy. Nie. Akurat wcale nie. To mi się nie zgodziła z tobą, Tomeczku. Co? Za bardzo wyciągasz właśnie. Nie pokazujemy domu rodzinnego, gdzie dzieci tam sobie biegają po ogródku. Nie. Pokazujemy wam tylko farmę. Farmę. Tylko i wyłącznie. Jadę moim chwytakiem. Oj. Już się chyba złożyłaś, co? Nie, wjechałam w coś, co nie powinnam. Dlaczego to takie... Tabela nie jest obsługiwana. Aha, no to nara. No to żeś oddupczył. Halo, dlaczego? Ty mnie pytasz? Garaż. No jest do okrągły. Owierka bel pakuje bele trawy. Folię, co umożliwia ich formację uzyskania kiszonka. Czyli, że co? Czyli robi się z trawy. Kiszonkę się robi z trawy, a nie ze słomy, prawda? No, możesz zbierać. A ty co będziesz robił? Ja zacznę siać. Ale Lipton! No teoretycznie. Ale już jej nie będziemy sprzedawać, ona tutaj zostanie, ta maszyna. Tak? No, kiedyś się doczeka trawy. Tak jak kuźwa... Nie wiem. No, też nie wiem. Czekaj, nie trzeba zawapnować? Hej, a po co my później będziemy co? Tymi belami robić? Gdzie one będą? To musimy je sprzedać. Aha. Wymaga wapna. O ja pierkur, idę wapnować. Ja pierkur. No łapaj to, ty. Ej. No gdzie to utkło? Co żeś utkła? Bele. Blokuj belę. Uiwa. Aha, tu jest nawóz. O Boże, jeszcze się muszę opróżnić. Nie mam tu wapna. Nie ma tak łatwo. Tylko czy ja tu mam wapno? Raz, dwa worki z wapnem mało. O ja gdzie to się sprzedaje? Do stodoły. Jest stodoła? No, tam na prawo. Dobra, to tu już zrobiliśmy. A ty zabrałeś ten traktor na ulicy? Tak, ten biały, no. Nie mamy więcej, mamy dwa. Aha, nie, bo o to chodzi, że ja tam blokowałam ruch. Takie trollololo. Proszę, mieszkańców trollowała. O Boże, mamy mało wapna, będę musiał jechać kupić. No to... No to jolo. Jola lojalna. Lojalna. O, i słyszałem panów dziwnych. Dobra. O Boże, jak poprzedrażniałam, kuźwa. No. Słyszy? No, pięknie. A jeszcze, jeżeli coś powiedziałaś, coś nietaktownego. Nie, robiłam blablabla. Ale wiesz, u niego to może znaczyć innego na przykład. Nie wiem, smoknij mnie w pupę. Nie, no? Co ty? Kiss me my ass. Słyszałem się. No? Ciebie. Słyszałem się. Tak? No. To jest coś takiego, coś jest nie tak. No nie wiem, coś to echo tak się echuje. No ja też słyszałam u ciebie. No raczej kupię sobie pierwsze. To. I wapno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Powinno stać na dwa pola. Chyba. Mówisz? stwierdzam. Jak łapanie kulek. Łapanie kulek. Panie w białym, stój, bo ja jadę. Stój! O, przy palcach, ładnie. Ładnie? Mhm. Teraz długie ładowanie. A skąd ta rączka wie, że ona ma łapać? Ma czujniki, takie sensorki. Chyba. I ona naprawdę takie coś istnieje? Tak. Naprawdę? Mhm. Jakie to jest very smart. Very smart. Jest smart home, jest smart farm. Ale co ja powiedziałam ostatnio po niemiecku, tak się zastanawiam? Richtung. Aha, Richtung. Kuźwa, Richtung. Aga bardzo dużo używasz słówek niemieckich. Nieprawda, tylko Rucksack i Richtung mi się zdarzyło. Nie, jeszcze inne też znasz. Nie, sympatisch. No widzisz, na przykład, no. No idź dalej, no. Nie, i nein. Ciągle mówię nein. Warum? Warum? Nie, nie mówię warum. Mówiłaś. Warum? No, zwariowałeś? No, warum? Nie, warum nie. Czekaj, jadę w konwoju, jak w ETS-ie. Skąd? Ze sklepu. Prawda? No popatrz. Jedziemy rządkiem. Aha, no widzę. Dobra, to jeszcze będę wapnować. I skosiłem znak. A nie, został. To już mało zostało miejsca. No to jedź się opróżni. Czekaj, jeszcze mam trochę, ale... Tam chyba 18 bel wchodzi, co? Nie wiem, nie liczyłam. Nie no, masz pokazane. 20 już mam. Tu nie wiem, ile tam wchodzi. A teraz tu? Dobra, ja 25? Ja już wapnuję. Dobra, zawrót. Ła! Kurczaczku. Dobra, tym przynajmniej szybko idzie wapnowanie. Dobra, jeszcze jedno. No i to wszystko potem tam, wiesz, do stodoły, co nie? Tam teraz na wprost ciebie. Na wprost mnie? No tam po prawej stronie. Co stodoła taka? Nie wiem. Po prawej stronie teraz ode mnie? Tak, tą drogą, no. Po lewo. Kuźwa. Oj, oj. Już tego nikt nie widzi. Zabrzmiałaś, abyś utkła. No właśnie nie widziałem teraz, bo skupiłem się na wapnowaniu. No właśnie, very good. No. A widzisz, good jeszcze mówisz, no. Very good to jest ten. Po angielsku. Ale good po niemiecku też jest good. Tak? No good. Mhm. Bum. Bum, 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 bum. To jest fabryka gum. Na. No idzie ta stodoła, chyba nie wiem. Dobra, ja dobrze jadę? No dobrze idziesz, no. I potem będzie po prawej stronie. No chyba tu nigdy nie byłam. Byłaś. W stodole? No w stodole. Byliśmy, Aga, w stodole. Nie. Sebastian tam powstał przecież, no. Wiesz co? Nie, to nie jest stodoła. I witamy po malutkim cięciu. Tak. Mam nadzieję, że to już wszystko działa dobrze, Agnieszko? Jest. Tak. Słychać twój dźwięk. Okej. Okay. Cieszysz się? Nie słyszę? Nie. Czy cieszysz się, że cię słychać? Aha! Cieszysz się? Bardzo. Ja też. Very, very się cieszę. Teraz tak, jęczmień już sadziliśmy, teraz będzie owi, Aga, owies. Patrz, moje belki się wysuwają. Nie widzę, bo jesteś daleko przecież. Yes, I know. Jum! No jedziesz czy nie? Yes, I will. Znaczy ja mówię do mojego... Wyładuj belę tutaj, yes. Do czego mówisz, że twojego? Do mojego traktorka. No dobrze. Porozumiewuję się z nim, wiesz? Pięknie. I my w ogóle musimy sprzedać jeszcze to, co zebrałaś. Czyli? Przecież my nie sprzedaliśmy jeszcze tego. Klonów naszych. No nie. No nie. Dobra. O, i wracam. Pięknie. Tam prawie zbierzesz, to tam potem szybko zawapnuję. To już sieje. Nie, nie opuściłem, Aga. Co robisz? Utknęłam. No. Ty utknęłaś, ja jadę. No on tej rączki nie... O, teraz chowa rączkę, dobra. Bez opuszczonego. Nie, bo chodzi o to, że tą rączkę wystawił i nie chciał schować. A, tą po boku, no. Mhm. I tam potem przy wyjeździe jest trudno wyjechać. No właśnie ja się wpidujłam, ale no, już się schowało. Ja też tam często tak robię. Tak? No. Nie znasz mnie? Mam. No. No to wiesz. No wiem. Ej, fajna muza leci. Łup, łup, łup. Ja słyszę ptaszków dźwięk. Ptaszków? Ptaszków. Gada do mnie kilka ptaszków. Nigdy nie gadałeś z ptaszkami? Nie. Jak to? Kiedyś miałam nimfę. No i gadałaś? Tak, gadałam. Cześć, no to gadałaś z ptaszkiem. Ja byłam taka zawzięta, nie? Bo ta nimfa, ona była taka bardzo nieoswojona, nie? No. I nie dała się ani przytulić, ani nic. I taka byłam zawzięta, że ona mnie gryzła do krwi po palca, a ja ją kuźwa miziała, mówię, przecież ja tu nic nie zrobię. I tak gadałam, gadałam do niej, aż się przyzwyczaiła. Fajnie. I później grała z nami w piłkę taką, znaczy piłkę. Robiło się piłeczkę taką z tego, z pozłotka i ona nam przynosiła w pyszczku. Naprawdę? Znaczy nie, w dziobie, sorry. W dziobie, albo na przykład ten, siadała, jak spałyśmy i siadała i przychodziła powieki, tam przy powiekach próbowała obudzić. A co ci przypomina, tekstura powieki? Nic. Nie mam tego, to mi nie przypomina. Tomeczku. Ale tylko mam coś powiedzieć, kuźwa, o powiekach i zaraz tak sobie przypomniałem, no. No. Ale nie, no tak mówię, że ten ptaszek był fajny. Ja miałem później dwa kanarki. Pamiętam, co się z nim stało. Chyba spijdoił. Tak, spijdoiła przez okno, biedna. To moje zdechły po iluś tam latach. Dwóch chyba. Mm. I wtedy je chyba pochowałem. Pochowałem. Kurde, mam bardzo słaby traktor. Tak? Wiesz co? Co? Zobacz, ile kosztuje ten, co ty masz. Ty masz Valtrę. Ona jest rozbudowana, okej. Okay. Wstecz, Valtrę. 121. 150 000, Aga, stać nas, jadę kupić Valtrę. No będą co? Dwa traktory. No tego sprzedam, tego białego, co nie? No wiem. Chociaż on to jest... Katargis. Tak, ja nim jeździłam, nie narzekałam. No to właśnie spełniam marzenie i kupuję ci nowy kombajn, traktor. Chyba swoje tej. Co? No stać nas. Mieliśmy rozbudowywać sobie farmy, tak? Żeby coś kupić, to po prostu trzeba dać Tomkowi to. On to przetestuje i stwierdzi, och, nie mam cierpliwości. Nie, no już mamy tyle kasy, bo tego Fiata powinniśmy za 50 000 chyba sprzedać. Tak? No. Więc będziemy mieć ponad 150 000, więc prawie na tą Valtrę nam starczy. Aha. Sympatycznie. Dobra. A następny będzie trzeba ten kombajn twój wymienić. Oj, no tak. Ten mniejszy, na tego dużego też. A ile on kosztuje? To masz John Deera. John Deera chyba mamy. On kosztuje 399 000, jak się nie mylę. O ja pidę. Damy radę. Bo jak nie my, to kto? O, o. Bo jak nie my, to kto? Dobra, już dojeżdżam. Ja znam tę piosenkę. Którą? To co nucisz? Tak? No. Co to jest? Nie wiem, nie będę nucić, bo się znowu pomylę. Będzie ogniem i mieczem zaraz. Cicho! Ale to było takie... Ja tak z Maćkiem siedzę i mówię, co ty śpiewasz? 39 000, Aga. Dobra, mamy 140. A ile to kosztowało? 150. 149. Aga. Jest. Szybko leć sprzedać te bele. No poczekaj, jeszcze dwie zostały. I nakombinujesz. Bo jak ty to sprzedasz, to ja potem kupię traktor. Kuźwa. Widzę to. Nie widzisz? Widzisz, że jestem koło ciebie. Aha, no to... No to widzisz. Oj, tam szybciej też tu. Okej. Tego chwytaka sobie tam. Właśnie. A słuchałaś kiedyś piosenek Chwytaka? Raczej nie, nie gustuję w takich. A ja lubię. Zajechały żule mi końcówkę od konewki. Nie, 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 ja aż tak nie. Ten wąs. Nie, jedno trząs. Mój nie. To nie? Mój? No, polemizowałabym. Mój wąsik jest dziewiczy. Polemizowałabym. Już prywata. No co ty? Ej, a co te bele tu robią? Które? One tu tak mają leżeć? A gdzieś cię postawiła? Nie wiem. Może ja w złym miejscu? Nie gadać, ja w złym miejscu. Nie wierzę w nią, nie wierzę, że to widzę. Cicho, Tomek, to nie to miejsce, to ja tu już byłam, jednak mi się przypomniało. Kuźwa, i co teraz z nimi? No musisz je zebrać. No pijdoję tu. Niewierność w nią. Ale tak patrzę, ej, czemu one nie znikły? Nie wierzę w Agnes. No, to jednak ja tu byłam. No byłaś. No byłam, bo pamiętam to. No dawaj. Ej, patrz, znikają. No w końcu. Nie wierzę w to. Oj, Agnes. Ojej, się czepiasz. Dobra, to teraz ty, ja ci to dam, nie? Ty tu musisz wykręcić. Tak się opidajasz na swoich odcinkach, proszę. Coś, co robię? Opidajasz się na swoich odcinkach, proszę. Siadać tu i proszę ładnie... Jak nie stać nas? No nie, bo już tam to trzeba sprzedać. No to sprzedać, no. Teraz wchodzisz i sprzedajesz, kumasz czekaj. No czekaj, muszę to złożyć. Ja nie wierzę, że ja to tu wyładowałam. No ja też nie wierzę. Zobaczyłam, no to co? Mój ten. Czemu nie mogę tego złożyć, Aga? Jak nie możesz? Teraz. Dobra. Boże. No co? Wzięła w jakiejś firmie, postawiła im na środku wjazdu. To teraz pojedynczo będziesz musiał to zbierać? No tak. Bo ja pidoję. Ej! Będzie brało? Aga. No. To nie bierze. Czekaj, to trzeba teoretycznie to rozproszyć. Musisz odprać. Dobra, jest. Jest? O, bierze. Ja to jesteś zdolna, prawda? Oj, jesteś, no. No, dziękuję. W każdej grze jesteś zdolna. Dziękuję. Proszę. No, ja piduję. Bum. Nie, to tak specjalnie było zrobione, wiesz dlaczego? Żebym też sobie powsadzał. Tak, żebyś sobie to pokulkował tam, tak. Wiesz, ja nie jestem zachładna, nie? Teoretycznie powiedziałam tak, no trzeba po prostu Tomkowi dać challenge'u. Aha, coś do challenge'u. No. Ja czekam, kiedy my w końcu nagramy to wspólne challenge'u. Challenge'u? No, fasolki wszystkich smaków. Boże. Pizza. Nie, tej pizzy się boję, bo ja pewnie jakąś sardynkę kuźwa trafię. A na życie, jak się wylosuje, to się trafi. A wiesz, że spisałem sobie wszystkie rzeczy, których nie lubisz? Naprawdę. Ty też pewnie zapisywałaś. Nie, nie zapisywałam, mam w głowie, ale no ty najbardziej nie lubisz śledzi. Fuj. Jakichś takich... Ale teoretycznie nawet to, co się lubi na pizzy, może być obleśne i obrzydliwe. To może być, no kurde, lubię na przykład, nie wiem, salami, a jak pomieszać to z żelkami słodkimi, to już chyba nie zjem. No będziesz musiał. Fuj! Będziesz musiał. Ty też? No tak, ja się tego nie boję. Nie boisz się? Znaczy boję się, ale no co. Kuźwa, wyobraź sobie takie flaki ci dał na pizzę i pomieszał ci to z nutellą. Fuj, flaki brązowe, fuj. Takie jelitko. W czekoladzie. O Jezus, dobra, cofa mi się. No widzisz? Ja pidoję, nie. Z maczki by było najłatwiej. Ja to Maciek dużo tak, rodzynki, groszek, marchewka. Co tam jeszcze nie lubię? Marchewka ta gotowana z groszkiem. Już mówiłam rodzynki, nie? Mówiłaś rodzynki. No, rodzynki, groszek, marchewka. Też nie lubi flaków. Wyobraź taki ten cielęcy móżdżek. O Jezus, ty tu już trochę za hardkorowo jedziesz. Halo? Albo ogólnie wziąć podroby. Łe. Albo jest taki też challenge'u, że na przykład zadaje się pytanie, nie? No. Jak odpowiesz na to pytanie szczerze, to wtedy nie musisz tego jeść. A skąd wiesz, że kto powie szczerze? No trzeba. Aha. No, no nie to, wiem, na przykład, no dobra, no. Tak jak Ptysiu, nie wiem, pewnie Ptysiu nie oglądałeś, ale nie. Ptysiu robił i mówił na przykład, miał takie pytanie, kogo na przykład bardziej kochasz, mamę czy siostrę? O Boże. No i wtedy byś musiał zjeść. Bo kochasz się pewnie tak samo. No właśnie. No, więc nie mógłbyś powiedzieć, że na przykład albo tą bardziej, albo tą. No więc musiałbyś wpij doić. To samo by wybierać pomiędzy dwójkiem rodziców, no. No, no, dlatego mówię. Takie podchwytliwe pytania. Tararira. Ja bym z tobą inny challenge zrobił. Jaki? Ten dotykowy. Nie. No nie, w życiu. Ja tobie nie ufam aż tak bardzo. Przecież nie dałbym ci nie wiem czego do dotknięcia. Chyba. No nie wiem. Tobie się można wszystkiego spodziewać. Jaka czujesz? No, to jest palec. Ej, co tu tak dziwnie z tego traktora takie coś stojące wystaje? Z przodu? No, to ja tu nie chodzę. Ty nie chcesz się nadziać? Nie, ja tu sobie posiedzę. Jesteś w belce. Tak, jestem na belce. O, jeszcze jedna. Bium, 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 bium. Tak. Pogłosy ale... jakieś słyszę. Tak. Ale ja bym jeszcze jeden z tą challenge zrobił. Oj, ty już wszystkie te challenge, ty. Nabrać wodę w usta i siedzieć naprzeciwko siebie. No, zwariowałeś? No i kto pierwszy puchnie śmiechem, to wypluje. Na drugą osobę. To jest fajne. No weź, nie chciałabym być opluta. Nie, to już mi się nie podoba. Czemu? To jest za hardkorowe. Nie. No musiałabyś pohamować swoją żądzę śmienia się. Nie. Nie, dobrze wiesz, że to nie jest... Wiem, ja bym pewnie tylko wziął w usta, żebym pluł. No, nie chciałabym być ocharana. To nie jest chary, to woda. Nie, to jest dziwne. No to nie wiem, jak jeszcze można zjeść challenge'u? No jest tak, pizza challenge, jest... Fasolki. Aga, brakło nam 1000... Nie, dobra, mamy. Chcesz wziąć ze sklepu traktor? Mogę. Jaki chcesz kolor? Czerwony. Wcale nie wybrałem go jako pierwszy. Czerwony. It's my life. Ej, brakuje nam kilka centów. To jest jak chory ból, Aga. Bo żartujesz? Nie. Kuźwa mać, my musimy jechać teraz coś sprzedać. To jednak sprzedaj tą kisiarkę. Będzie najłatwiej. Tak? No, po co nam? Bo to tak nie stąd. Mam. No dobra. No i tak droga nie była, więc to nie jest taki chory ból. Kur, Aga, sztilkę mogę sprzedać. Jaką sztilkę? Piłę. Piłę sprzedałem, tą łańcuchową. Czerwony, kolor obręczy. A kołpaki jakie chcesz mieć? Czy to nie są kołpaki? Różowe? Nie. Nie chcesz? Nie. Fajnie to wygląda. Czarne. Fioletowe. Czarne. Czarne? Nie, Aga, nie czarne. Coś innego. Bo czarne się z oponą zlewa. Białe? Różowe fajnie wygląda. Czerwony z różowym? No. Dobra, kupuj. Jak to nie mam tyle? Mam 150 000. Kuźwa, ile to kosztuje? Aha, bo kolor też kosztuje. Aha, no to nie kupuj. Kupię. Nie wierzę w niego. Nie no, 149 500, co jest? Aha, kolor główny, czerwony. Za 1500. Czyli brakło nam, Aga, $650. Dobra, sprzedam tamtą. Garaż. No, nie mam nic innego do sprzedania. Ewentualnie budę. No chyba nie. No co ty, też nie sprzedałbym od Betty. Betty. Nasza Betty jest nietykalna. I patrz, i teraz się pomylimy traktorami, czyli kolor podstawowy, a może też różowy? Nie, czerwony. Czerwona. A te felgi pink. Możesz iść odebrać swój traktor. Tego rumaka? Tak, masz go w sklepie. Nie wiesz, jak to wygląda. Ja jej doję. Czerwone i różowe. Przecież wtedy się nie pasuje to mleczko. Ale ładnie wygląda. No tak bardzo dziewczęca, no. Czyli teoretycznie nie będziesz mógł mi go zapijać, bo jest mój. No nie pomylą się nam. No nie. Mój ma większy przebieg, masz ponad 20 godzin przejechanych. Aha. A twój ma 0,0 na dole, nie? Mm, tak. No. Jestem ciekaw, będziesz wyglądać na tej farmie z tym traktorem. Jak będę wyglądać? Fajnie. To fancy. Fancy. Fancy Guga w fancy traktorze. Widzisz? Specjalny traktor na zamówienie ci kupiłem, słońce. Wiesz, jak ja cię bardzo kocham? No. Boże, jak pięknie wyglądasz w nim. Nie ma. No uważaj na lakier. Oj tam, oj tam. Trzeba zrobić, wiesz, testyrian machen, czy wytrzyma. A. Zderzenie. Dobra, czy ja skończę to siać? Pewnie nie. Zostało nam 3 minuty. No to pewnie nie, no bo się zajęliśmy różnymi rzeczami. A co nie rzutuje, że możemy to zrobić w następnym odcinku? Możemy. No chodź, staniemy sobie obok, na środku pola. Znaczy tam, na naszego placu. Ej, ale ty masz taki sam traktor, tak? Tak, mamy to samo, wszystko to samo. Ale tylko inny kolor. Ładniejszy. No ładniejszy. Bo czerwony jest ładniejszy. Ja sobie przemaluję mój na pomarańczowy. Czarny i czerwony to są lepsze. Chodź do sklepu, kolory. Ja sobie przemaluję go. Aha. Chodź, idziemy. I wiesz, ostatnio było porance, dzisiaj dostałeś prezent. A czy prezentem nie było to, że kupiliśmy ze wspólnych pieniędzy, tylko był prezent to, że po prostu pomalowałem Agnieszce. No, na ten najlepsze jest to, że kupił mi... Nie, kupił teoretycznie sobie traktor, ale wyszło na to, że mi kupił traktor, bo jak jeździł traktor... już kilka odcinków mówią, że kupimy tobie traktor, też chcieli ludzie w komentarzach, żebym kupił ci traktor. Więc no kupiłem ci traktor. Ustaw kolor. Pomarańcz. Kolor ustaw. O. Aga, jestem w tobie? O. Patrz. O, łajła. Szkoda, że nie masz jakichś elementów, jakiegoś motylka, tam ci na ten przyklei, nie? Myślę, że to różowe kołpaki, czy jak to tam się zwie? Kołpak, nie? No właśnie nie wiem, chyba kołpak jest tam w tym... w no, to teoretycznie myślę, że one... Są... są już wystarczająco i znaczące, że jest bardzo kobiecy traktor. Aga! No what are you doing? No coś ty zrobiła. Ja cię nawet nic nie zrobiłam. No, ty mnie tym co robisz, a potem no wszystko mi boli. Pucham! Okej, to my mamy nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszych kanałach. I oczywiście była ze mną żona Agnieszka. Byłam. I byłam sobie też ja, więc do następnego razu. Pa, pa. Pa, pa. Co robisz? Jeżdżę.